Witamy, jesteśmy zespołem Atom i Sky i bierzemy udział w konkursie CanSat w edycji 2022. Zastanawiacie się pewnie, na czym polega ten konkurs. Już tłumaczę. Jest to coroczny konkurs organizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną i polega na zbudowaniu mini satelity wielkości puszki po napoju. Każdy zespół posiada dwie misje. Misję podstawową, którą musicie spełnić niezależnie i polega ona m.in. na zmierzeniu temperatury czy też ciśnienia, oraz misję dodatkową, którą wybiera sobie samodzielnie i wyróżnia to każdy z zespołów. Wszystkie podstawowe systemy, w tym elektronikę, mierniki oraz komputer pokładowy, musimy zmieścić w tytułowej z angielskiego can, puszce, wielkości puszki po napoju, oraz nie może ona przekraczać np. wymaganej wagi 350 gramów. W finałach będzie na polskiej edycji, będzie ona wynoszona przez rakietę na wysokość kilku kilometrów. Następnie puszka, spadając z wysokości tych kilku kilometrów, musi mieć własny spadochron, aby wiadomo, żeby z wysokości nic się jej nie stało. Oraz musi zmierzyć wszystkie dane, które założyliśmy w misji podstawowej oraz dodatkowej. Na finałach również będziemy mieli misję stację naziemną, z którą musi być wysłane z puszki łącznością radiową wszystkie dane, które następnie będzie musieli obrobić komputerowo oraz wyciągnąć z nich wnioski. Projekt jest bardzo unikalny, ponieważ oprócz możliwości zdobycia wiadomych doświadczeń praktycznych, również musimy samemu promować nasz zespół oraz uzyskać sponsorów w celu realizacji naszych celów i założeń. Zastanawiacie się pewnie, jaka jest nasza misja dodatkowa w takim razie, więc mamy już na nią pomysł od początku września, ale zdradzimy ją Wam dopiero później. Wstępnie możemy powiedzieć, że jest to kilka naprawdę ciekawych projektów, które mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować i zmieścić wszystkie w naszej puszce. Teraz przedstawimy nasz zespół. Hej, nazywam się Daniel, jestem liderem naszego zespołu. Będę czuwał, aby prace w naszym zespole przebiegały pomyślnie. Również jestem odpowiedzialny za promowanie naszego zespołu oraz za projekt misji dodatkowej, w szczególności takiej jednej, o której opowiem Wam więcej szczegółów wkrótce. Nazywam się Julian i jestem odpowiedzialny za elektronikę naszego projektu oraz pomoc w programowaniu komputera pokładowego. Witam, jestem Uliana, jestem odpowiedzialna za promocję zespołu oraz misję dodatkową. Ja generalnie lubię kosmos, rakiety, te sprawy, dlatego będę się zajmował oprogramowaniem na naszym satelicie. No, cześć, nazywam się Michał, będę się zajmował teorią z fizyki oraz opracowywaniem pomiarów. Doświadczalnie. Cześć wszystkim, jestem Mikołaj i jestem odpowiedzialny za projekt spadochronu, system odzysku i projekt naszej misji dodatkowej i różne ciekawe pomysły. Wszyscy jesteśmy uczniami pierwszego, ale oddzielonych.